Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w innym miejscu niż zazwyczaj w Akademii Nature Day spotykamy się w przedszkolu, ponieważ temat będzie dotyczył dzieci nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, z jakimi spotykamy się bardzo często u dzieciaków właśnie w wieku takim żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mamy początek już niedługo lata, tak? Ale teraz wchodzą nam alergie, wchodzą nam niedobory żywieniowe, które są pozostałością po okresie jesienno-zimowym. Dlatego musimy pamiętać o tym, że dzieci, które wracają do przedszkola, a mamy jeszcze czas koronawirusa, powinny być suplementowane. I jednym z elementów niezbędnych do prawidłowej odporności dzieciaków, które są w żłobkach, w przedszkolach albo są w tych niższych klasach szkoły podstawowej, jest prawidłowa dbałość zarówno o witaminy, minerały, ale również o prawidłową florę bakteryjną, która występuje w jamie ustnej, w nosie, w gardle czy w krtani. I o tym dzisiaj troszkę porozmawiamy. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie te dzieciaki rozrabiają. Tutaj po tej stronie jest ogromna konstrukcja, w której spędzają czas wolny, kiedy rodzice po nich przychodzą, to one w ogóle nie chcą wracać do domu, ponieważ tutaj jest zabawa, czas tej nauki obowiązkowej. Przecież te dzieciaki też teraz podlegają takiemu rozwojowi i nauce się kończy i kiedy przychodzą rodzice, akurat jest ten czas wolny, to one sobie tutaj rozrabiają. Oczywiście jest tu dużo książek, wspaniałych zabawek i tak dalej. O, a tutaj mam takiego małego krasnoludka, którego bardzo lubię zawsze. Wita dzieciaki i rodziców, kiedy przychodzą do przedszkola. Natomiast wracając do tematu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych u dzieciaków. Co takiego możemy zrobić, żeby pomóc tym dzieciakom, żeby one nie chorowały tak często? Tak? Czyli jak zawsze w Nature Day prawidłowa suplementacja. No i teraz po długim okresie czasu przygotowań nareszcie trafia do nas Immunoprotect, czyli OptiKids. Mam go ze sobą, to jest taki preparat, który, żeby dzieciakom było łatwiej go zjadać, żeby chciały zjadać. Ma taką postać tabletek do ssania, trochę tu narozrabiam przed kamerą. To są takie tableteczki do ssania i dzieciaki sobie właśnie jak w buzi sobie są, to te tableteczki się rozpuszczają i zawarte w tych tabletkach substancje i elementy zaczynają służyć temu, żeby poprawić florę jelitową jamy ustnej, nosa, gardła i uszu. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Na tym właśnie polega tajemnica Immunoprotect OptiKids. Żeby tam było łatwiej, pokażę wam taką króciutką ściągę, którą przygotowałem na nasze spotkanie. Proszę bardzo. Mamy ściągę. I zobaczcie, OptiKids Immunoprotect to są tabletki przygotowane dla dzieciaków powyżej 3 roku życia, których zadaniem jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej, probiotycznej w jamie ustnej, w nosie i w gardle. Bardzo ważną rzeczą jest to, że to jest szczególnie cenne dla dzieciaków osłabionych antybiotykoterapią, alergików, po przeziębieniach w okresie jesienno-zimowym. Tak? Czyli to jest preparat, który wspomaga naturalną odporność. I do tego jeszcze zwróćcie uwagę, że te bakterie, o których za chwileczkę powiem, jeszcze zostało to uzupełnione ksylitolem i jedną z witamin. Zaraz zresztą wam pokażę, którą i dlaczego właśnie tą. A ksylitol wraz z tymi bakteriami wspomaga walkę z próchnicą dziecięcą. To zresztą jest potwierdzone w badaniach klinicznych. Zaraz pokażę, o co chodzi. Teraz wprowadzamy krótkie informacje, ale niezbędne do tego, żebyście zrozumieli, na czym polega Immunoprotect. Biofilm bakteryjny to jest taka warstwa bakterii, które żyją sobie w jamie ustnej naszych dzieciaczków i to są nie tylko bakterie zdrowe, probiotyczne, ale niestety tam są również bakterie chorobotwórcze, takie, które szkodzą naszym dzieciakom. I teraz w walce o przywrócenie prawidłowego biofilmu trzeba użyć bakterii probiotycznych,
które kiedy sobie zamieszkają w jamie ustnej w nosie naszych dzieciaków, to one tak jakby przez swoją obecność wypierają te bakterie chorobotwórcze. I teraz mamy cztery takie szczepy, które użyto w Immunoprotect. One zresztą trafiły do Immunoprotect po pozytywnej opinii Instytutu Leków. I to są też takie szczepy opatentowane, które są dedykowane właśnie do suplementacji tej probiotycznej u dzieciaków. Teraz pierwszy, Pediococcus acidilactici. Słuchajcie, pięknie się nazywa. Bezcenna bakteria probiotyczna, która ma fajną własność. Ona produkuje takie bakteriocyny. To są takie substancje, które chronią tą bakterię przed tym, żeby ona się rozwijała. Ona ma się rozwijać, a bakterie, które są wokół chorobotwórcze, mają być wypierane. I to jest fajna cecha tej bakterii. Co jeszcze jest ważne, kiedy jest więcej tych prawidłowych bakterii Pediococcus, to one rozrastają się, zmniejszają te stany zapalne i obrzęki, które mogą się pojawić u dziecka w jamie ustnej, w nosie. I też jak, zobaczcie, często są zapalenia ucha u dzieciaków, ponieważ zatkana jest trąbka Eustachiusza, czyli ten taki kanał, który łączy nam gardło z uchem. Tak? Nie wyrównuje się ciśnienie, dzieci chodzą, smarkają, może ich boleć głowa, mogą mieć różne dolegliwości, ponieważ nie wyrównuje się ciśnienie w uchu, bo trąbka Eustachiusza jest zatkana. Czyli Pediococcus ma zadanie nie tylko, że rezydować sobie w buzi naszego dziecka, ale również to, żeby zmniejszyć ten stan zapalny i w ostatecznym rozrachunku właśnie odetkać nam tą trąbkę Eustachiusza. Mamy również Streptococcus salivarius, tak? Czyli taką bakterię, która jest naturalną bakterią mleka kobiecego, czyli coś takiego, fizjologiczna flora naszego dziecka powinna w ogóle składać się z takich bakterii zdrowych, które podchodzą od mamy. W tej chwili jest to, tak się podkreśla, że urodzenie dziecka drogami naturalnymi jest bardzo ważnym elementem, a jeżeli dziecko urodziło się z cięcia cesarskiego, to trzeba koniecznie od początku starać się przywrócić fizjologiczną florę u tego dziecka. To jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. Teraz Streptococcus salivarius, one mają też fajną własność, ponieważ one potrafią wydzielać enzym, który trawi laktozę w mleku. Czyli jeżeli jakieś nasze dziecko pije sobie mleko krowie i w tym mleku jest laktoza i często słyszy się ostatnio, że mamy nietolerancję laktozy, to jak nasze dziecko ma w swojej florze bakteryjnej Streptococcus salivarius, to będzie trawiło tą laktozę. Czyli nie będzie miało tych dolegliwości właśnie związanych z spożywaniem produktów mlecznych czy wypijaniem mleka. Następna, Lactobacillus brevis, probiotyk, który też produkuje inną substancję, ale bardzo cenną, czyli produkuje kwas mlekowy. I produkcja kwasu mlekowego również w jamie ustnej jest o tyle ważna, że lekko kwaśne środowisko, które jest związane z produkcją kwasu mlekowego, wypiera inne bakterie i patogeny. Czyli trudniej jest im żyć w takim środowisku, jak jest tam Lactobacillus brevis i on sobie produkuje kwas mlekowy. I ostatnia, która jest w Immunoprotect, to jest Lactobacillus plantarum. Jest to fajna bakteria probiotyczna, ponieważ ona ma taką własność, jest odporna na antybiotyki. Z jednej strony jest pożyteczna i jest bezpieczna, ale jest też odporna na większość antybiotyków. Stąd jeżeli u dziecka podawane są często antybiotyki bądź różne leki zaburzające tą fizjologiczną florę, to podanie tej bakterii powoduje dodatkowe wsparcie, wspomaganie naturalnej odporności, zmniejszenie stanów zapalnych błony śluzowej, nie tylko jelit, ale również jamy ustnej, tak? I jeszcze jest jedna fajna rzecz, słuchajcie, nasze dzieciaki mają być usportowione i aktywne. I udowodniono, że Lactobacillus plantarum dodane do diety ma też takie właściwości anaboliczne, to znaczy szybciej zachodzi rekonwalescencja dzieci, które no niestety, tak jak w tej chwili przy koronawirusie, podlegały długotrwałemu brakowi ruchu, to jeszcze wspomagają one usprawnianie tych dzieci i rekonwalescencję, ponieważ też ich właściwości anaboliczne powodują, że szybciej regenerują się
mięśnie naszych dzieciaków. Tak? Czyli jak mamy dziecko usportowione, to Lactobacillus plantarum na pewno jest dla niego bardzo cenny. Jest, wspominałem o tym, że jest dodane witamina. Słuchajcie, w czasach koronawirusa okazało się, że nie tylko witamina C, ale witamina D3 jest bardzo ważna w poprawie naturalnej odporności w walce z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. I teraz Optic Kids wzbogacono, jedną taką tabletkę do ssania dla dzieci, wzbogacono dawką 1000 jednostek międzynarodowych witaminy D3. Teraz zobaczcie, ja tylko przypomnę, dlaczego witamina D3 jest taka cenna. Zresztą bardzo wielu, i to jest taka silna grupa polskich lekarzy, właśnie podnosi rangę witaminy D3, ponieważ on jest bezcenna w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. I to dotyczy nie tylko dzieciaków, dotyczy również osób dorosłych, osób w wieku podeszłym, o złamaniach patologicznych u osób starszych, kiedy mają niedobór witaminy D3, na pewno wszyscy słyszeli. Natomiast pamiętajcie, że witamina D3, mówi się o takim pleiotropowym, czyli wielokierunkowym, tu macie to napisane, zresztą to będzie dostępne na stronie internetowej, wielokierunkowym działaniu witaminy D3. Normalnie witamina D3, którą my zjadamy, jest prohormonem, czyli ona nie jest jeszcze aktywna i dopiero w naszym organizmie jest przekształcana, tak, w aktywną postać. Teraz normalnie z pożywienia tylko 20% mniej więcej z pożywienia wystarczy na nasze zapotrzebowanie na witaminę D3. Niestety resztę musimy albo suplementować, albo musimy zażywać kąpieli słonecznych. Pamiętajcie, że kąpiele słoneczne są fantastycznym sposobem uzupełniania niedoborów witaminy D3 u naszych dzieciaków również. I teraz zobaczcie rekomendacje. Tutaj w tabelce jest rekomendacja. Dzieci od 1 do 10 roku życia, to są wszystko dane jakby wywodzące się z rekomendacji pediatrycznych, tak? Czyli znajdziecie je w takich oficjalnych rekomendacjach pediatrycznych. I teraz dzieciaki od 1 do 10 roku życia powinny zażywać kąpieli i od maja, od września, jeżeli zażywają tych kąpieli słonecznych, to suplementacja witaminą D nie jest konieczna. Uwaga, dopisek, chociaż jest wciąż zalecana i bezpieczna. Tak? Czyli możecie podawać witaminę D3 nawet w lecie. Oczywiście zawsze możemy monitorować poziom witaminy D3 w naszym organizmie. Jest taki parametr D25-OH-D3 w diagnostyce laboratoryjnej, czyli kalcydiol, kalcytriol. Możemy sobie monitorować poziom witaminy aktywnej, już witaminy D3 w naszym organizmie i jeżeli ten poziom jest, no, w różnych środowiskach uważa się pomiędzy 30 a 50 nanogramów na mililitr, 30 a 50. Niektórzy uważają, że nawet więcej, do 80, to jest to dawka optymalna, jest to poziom optymalny witaminy D3, który powinniśmy utrzymywać. Natomiast bezpieczna dawka dla dzieciaków w tym wieku uznaje się, że to jest 2000 jednostek witaminy D3 dziennie. Co się dzieje? Jakie są grupy osób zagrożonych? Słuchajcie, ja to troszeczkę dam większe, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, ponieważ tutaj widać, że witamina D3, którą kiedyś uważaliśmy, że jest to witamina, która wyłącznie zajmuje się tym, żeby nasze kości były twarde i żeby u dzieci nie było krzywicy, przez to wielokierunkowe swoje działanie, pleiotropowe działanie, okazuje się być niezbędna w bardzo wielu procesach fizjologicznych i jej niedobór znajdujemy w różnych choróbskach. Zobaczcie. Krzywica i oczywiście osteomalacja, czyli rozmiękanie, tak, deformacje kostne, ale zobaczcie, tutaj kilka wybranych tylko. Zaburzenia wchłaniania, mukowiscydoza i choroby zapalne jelit, nadczynność, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia funkcji tarczycy i cukrzyca typu pierwszego, no nienawidzę tej choroby, opóźnienie rozwoju psychorukowego, ruchowego i upośledzenie umysłowe u dzieciaczków w szczególnych warunkach, również u tych dzieci należy bardzo, bardzo dokładnie suplementować witaminę D3, jeżeli byłyby zagrożone. Astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, nawracające infekcje układu oddechowego, o czym dzisiaj rozmawiamy, oraz cukrzyca typu drugiego i inne zaburzenia metaboliczne. Zobaczcie, ile tych chorób jest i zobaczcie, że to nie jest tylko krzywica.
Zobaczcie. Tak? Czyli jeżeli mówimy tutaj o witaminie D3, to ona jest specjalnie dodana do Optic Hits po to, żeby w sposób naturalny wspierać odporność, bo ona jest tym dzieciakom po prostu niezbędna. Jeszcze kilka ciekawostek. Jedna chyba najważniejsza to jest taka, że udowodniono, że niedobór witaminy D wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Dotyczy to śmiertelności ogólnej, ale również śmiertelności osób chorujących na nowotwory. Czyli podaż witaminy D3 nie tylko chroni nasze zdrowie, ale również poprawia rokowanie i zmniejsza ryzyko nawrotu wielu chorób, nie tylko chorób nowotworowych. Podsumowując, słuchajcie, ImmunoOptic Kids to jest specjalistyczny preparat naturalny, suplement, który ma uzupełniać prawidłowe odżywianie naszych dzieci, żeby w sposób naturalny wspierać odporność naszych dzieciaków i dodatkowo jeszcze walczyć z ich próchnicą. Tyle takich podstawowych informacji na temat ImmunoProtect. Dzisiaj nietypowe spotkanie, nie w gabinecie fitoterapii Nature Day, ale w przedszkolu. Teraz jest tu pusto, dzieciaki są w domach z rodzicami, ale już w poniedziałek tu przyjdą, będą rozrabiać. Może niektóre z nich przyjdą bidulki zasmarkane. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy pomóc, żeby dziecko miało rzadziej te nawracające dolegliwości, a może jak to mówią pediatrzy, wyprowadziło się z poradni, bo dzieci, które prawidłowo są prowadzone, pediatrzy mówią, że się wyprowadzają z poradni. To życzę Wam, żebyście potrafili sobie radzić z tymi dolegliwościami u Waszych dzieciaczków i żebyście stosując naturalne substancje i probiotyki pomogli swoim dzieciakom, żeby były zdrowe i nie chorowały. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję bardzo, Janusz Wietecha. Pozdrawiam z przedszkola Magic Place z Katowic.